Spowiadam między 15 a 16 w Kościele Świętego Ducha. To jest tuż przy Via Conciliazione. To siostra Faustyna mówiła, że to godzina miłosierdzia i będą działy się cuda. Od dłuższego czasu widziałem dziewczynę, która, bardzo ładną zresztą, która siedziała i od paru miesięcy mówiła koronkę. W końcu weszła do konfesjonału. Jak się spowiadała, to byłem taki malutki. Taki. A na końcu powiedziała, nie mogę dostać rozgrzeszenia. Ja mówię, jak to? Ona mówi, bo jestem muzułmanką. To ja od razu ochrzczę cię. I zapanowała taka cisza jak teraz. Potem przyszły mi wszystkie wykłady z prawa. Ksiądz biskup Ireneusz mi uczył prawa. Gdzie ją zapiszę? Ale 98% było, chciałem wyjść ją ochrzcić. Prosto do kropielnicy. Niefortunna cisza. Ona nic nie mówiła, nic nie mówiłem. Mówię, zakrystia zamknięta. Co z księgami? Co? Jak to? I mówię, może jutro. Nie przyszła. I opowiedziałem to Ojcu Świętemu. On lubi bardzo jedno słowo. Mówi, come sei stupido, jak jesteś głupi. W konfesjonale działa tylko, to jest ta przestrzeń, gdzie działa tylko Bóg. Tam nie ma dostępu, jest zły duch. Mówi, ja to już nieraz zrobiłem, po prostu wyszedłem i ochrzciłem. Tylko nie w kropielnicy, bo to nie jest świeża woda. Do kranu się idzie, mówi. No ale ty jesteś Polak i Argentyńczyk, musimy się czymś różnić.